Mogę powiedzieć, że to jest kraj pięknych kobiet, Jordania? Ja nie wiem, bo większość tych kobiet jest zasłonięta. To też wiemy, ale te, które widać, bo pomyślamy o królowej Jordanii. Ach, królowa Jordanii. Taka piękna. Królowa Jordanii rzeczywiście jest przepiękną kobietą. Jordańczycy darzą królową Jordanii miłością bezgraniczną. Królowa Jordanii jest kobietą przepiękną, a kraj, jeżeli ktoś z Państwa nie myślał o podróży do Jordanii, jest krajem niesamowicie przyjaznym, który warto odwiedzić. Wiesz, ile kilometrów Jordańczycy mają wybrzeża Morza Śródziemnego, czyli Zatoki Akaba? Z tej strony? No, ja bym powiedziała, że niewiele. Około 25 kilometrów. Właśnie, tak. Ale mi się taki cypelek. Mi się tak, dosłownie cypelek. Jest to styk Egiptu, Izraela, czyli miejscowości Eliat, największego kurortu izraelskiego. W zasadzie wszyscy siebie widzą z okien. I Jordanii, czyli miejscowości Akaba. W tej chwili Jordania ma o kilka kilometrów wybrzeża więcej, ponieważ zamieniła się z Arabią Saudyjską. Wyrównanie granic spowodowało, że za kilka tysięcy kilometrów kwadratowych pustyni, która dla Arabii Saudyjskiej była kwestią honorową i kwestią wyrównania linii granicznej, Jordańczycy otrzymali kilka kilometrów nie kwadratowych, ale bieżących wybrzeża Morza Śródziemnego, czyli Zatoki Akaba. Stamtąd już w ciągu godziny jedziemy do przepięknego miejsca, w którym zakochał się Olivier z Arabii, czyli jedziemy na Wadi Musa, do przepięknego kanionu z czerwonymi skałami, do karawanseraju, gdzie stawały wszystkie karawany. Możemy tam zostać na nocleg. W jednym z wielu namiotów, które już są gotowe i rozstawione. Tak, one są już rozstawione, ale można przyjechać tam również z własnymi namiotami. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby dojechać tam jeepem, żeby na miejscu poprosić któregoś z miejscowych kierowców, żeby nas wywiózł na tą pustynię i żebyśmy pod namiotem mogli tam zostać. Wadi Musa jest terenem bardzo bezpiecznym, jest terenem turystycznym, ale większość turystów ogranicza się do krótkiej, kilkugodzinnej wycieczki na Wadi Musa, żeby zobaczyć przepiękne formacje skalne i żeby zobaczyć ślady pobytu karawan na tym terenie. Tam jest bardzo ciekawa rzecz. Poszczególne karawany zostawiały sobie na skałach wiadomości. To jest tak jak gdyby... SMS-y. Prapoczta, SMS-y, dokładnie, można tak powiedzieć, SMS-y. To wyglądało w ten sposób. Uczestnicy karawan pisali na przykład w ten sposób. Jedziemy w kierunku Damaszku, wieziemy ze sobą pachnidła. Już 2 lata później jego kuzyn odpisał: mam nadzieję, że pozostajecie w zdrowiu, my jedziemy w kierunku Akaby. Wieziemy ze sobą skóry. I tak mniej więcej co 2 lata pojawiał się dopisek na skale, kto gdzie, w którą stronę jedzie. W związku z tym było dość łatwo znaleźć swojego wuja. Ale to w sumie niesamowite, że w zupełnie innej rzeczywistości no widzimy takie zapiski gdzieś tam sprzed setek lat, podejrzewam też być może. Już sprzed setek lat, to jeszcze sprzed czasów, kiedy te tereny były terenami islamskimi. Jeszcze sprzed, oj, jeszcze sprzed krucjat, jeszcze z okresu Chrystusa zdarzają się te zapiski. Trudno uwierzyć, że to autentyczne. Trudno uwierzyć, że to autentyczne, ale do tego, w co naprawdę trudno uwierzyć, to dopiero dotrzemy, bo zmierzamy nadal w kierunku Ammanu, stolicy Jordanii. Amman jako miejscowość nie jest miejscowością fascynującą. Jest to dość nowa miejscowość, bardzo rozwijająca się. Taka nowoczesna stolica, w której nic nadzbyt fascynującego, aczkolwiek dla nas pierwsze zetknięcie z Jordanią. A propos, jak Państwo postrzegacie Jordanię jako kraj? Właśnie jak powiedziałeś, nowoczesna stolica, to wyobrażenie jest, że to jednak są wysokie, nowoczesne budynki. Bardzo dużo wieżowców. Turyści z Polski z reguły postrzegają Jordanię jako kraj, jeśli mogę użyć tego słowa, raczej zacofany. Albo turyści z Polski postrzegają Jordanię jako kraj, który jest odpowiednikiem tego, co możemy zobaczyć w Hurgadzie, czy tego, co możemy zobaczyć w Egipcie. Jako ten sam standard ekonomiczny. Otóż nie. Jordania jest krajem bardzo bogatym, ekonomicznie świetnie rozwiniętym, centrum finansowym tamtych terenów, bardzo dobrze zarządzanym. W związku z tym sam Amman jest miejscowością bardzo nowoczesną, wybudowaną, na początku wybudowaną podobnie jak Rzym, na kilku wzgórzach. W tej chwili już wybudowany po 2 stronach doliny na 15-16 wzgórzach. Amman i historia Ammanu sięga bardzo, bardzo odległych czasów jeszcze przed Chrystusem, a współczesność Ammanu i duma Jordańczyków z tego, że jest to ich stolica, wyraża się podobnież najwyższym na świecie masztem do jordańskiej flagi. Ten maszt liczy sobie 120 metrów wysokości. Jest to taki potwornie wysoki patyk. To już nic nie widać, co jest na końcu. Nikt tam nie wchodzi oczywiście, ale na ten maszt wciąga się w święta państwowe największą flagę jordańską, która jest dumą Jordańczyków. Jordańczycy są bardzo dumnym narodem, ale też bardzo przyjacielskim. Niesamowicie otwartym, bardzo przyjaznym. Są takimi ludźmi, z którymi warto na dłużej się zatrzymać, porozmawiać. Jordania jest krajem, który można powiedzieć jednym
z najmniej ortodoksyjnych krajów islamskich, jeżeli chodzi o świat. Tutaj ogromny wpływ ma królowa, o której już mówiliśmy. Pokazała kobietom, że mają swoją dumę, mają swoją godność i mogą się ubierać tak, jak chcą się ubierać. W związku z tym nie jest niczym niecodziennym spotkać zarówno w Ammanie, jak i w innych większych miejscowościach Jordanki ubrane w dżinsy, buty na szpilkach, tylko z założoną, i to też założoną tak dość niedbale, chustką na głowę, spod której wystają kosmyki włosów, co w krajach ościennych takich jak Syria, Irak czy Iran byłoby absolutnie niedopuszczalnym. Czy łatwo wniknąć w takie prawdziwe życie arabskie? Mam tam kilku znajomych, którzy są lokalnymi przewodnikami i ponieważ bywałem u nich w domu, w związku z tym jest to fascynujące o tyle, że w tym domu nie ma takiego typowego arabskiego podziału na kobiety i dzieci i na mężczyzn. Wszyscy razem jedzą obiad, wszyscy są bardzo ze sobą zaprzyjaźnieni. Oczywiście, panowie, nie miejmy wątpliwości, w domu rządzi kobieta. To mężczyzna wie i ustępuje tej roli, ale to też bardzo ciekawe, bo w domu rządzi kobieta również ekonomicznie, w sensie mężczyzna wychodzi z domu i dostarcza środków ekonomicznych, natomiast kobieta w domu rządzi i zarządza tymi środkami ekonomicznymi. No to skoro jemy, bo tutaj tak zahaczyłeś, tak się właśnie zamyśliłam. Na co idziemy zjeść? Na ulicę idziemy zjeść. No właśnie, to jest też charakterystyczne, prawda, w tych krajach, że jednak... Tak, jemy na ulicy. Jemy oczywiście... Jemy ręką? Jemy ręką, ale jemy oczywiście prawą ręką, bo jesteśmy w kraju islamskim. Zawsze pamiętajmy, że lewa ręka jest nieczysta, ponieważ lewa ręka służy do czynności higienicznych. W związku z tym lewą ręką nie wskazujemy na nikogo, lewej ręki nie podajemy, lewą ręką nie chwytamy nikogo oraz lewą ręką nie bierzemy, do lewej ręki nie bierzemy jedzenia. Jemy prawą ręką, bardzo często jemy samą ręką. Oczywiście myjemy te ręce przed jedzeniem, to jest, i Jordańczycy są w tym bardzo skrupulatni, idą zawsze umyć ręce. I podstawowe rzeczy, które ja polecam Państwu zjeść w Jordanii, to wybrać się na ulicę i powiedzieć w którejkolwiek z budek falafel. Jesteśmy już przyzwyczajeni do wszelkiego rodzaju kebabów, innych potraw, natomiast falafel jest odpowiednikiem takiej ogromnej tortilli, do której wrzuca się kotleciki upieczone z ciecierzycy. Do tego wkrawa się plastry cytryny, bardzo dużo cebuli, przypraw, sałaty. To wszystko się zawija, podgrillowuje, smaruje z ostrym sosem. Z ostrym sosem to proszę uważać, bo on naprawdę bywa ostry. Oraz jogurtowym sosem. I to wszystko je się ledwie trzymając to oburącz, bo tutaj już musimy sobie lewą ręką pomóc. Taki falafel może nam wystarczyć z powodzeniem za obiad i kolację razem wzięte. A popijamy to... I tutaj padnie blady strach na część z naszych radiosłuchaczy. Popijamy to sokiem świeżo wyciśniętym z pomarańczy, ponieważ to jest najczęściej sprzedawany napój. Blady strach, tam... że świeżo wyciśnięty. Blady strach, że świeżo wyciśnięty, tak. Blady strach, że wyciśnięty na ulicy. Ale nie obawiałbym się aż tak bardzo, w przeciwieństwie do kraju z piramidami. Akurat w Jordanii bardzo rzadko spotykamy problemy żołądkowe i sok ze świeżych owoców wyciśnięty na Państwa oczach na ulicy jest bardzo dobry.